Podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ubiegłym tygodniu, w nocy z czwartku na piątek, w Bundestagu był głosowany wniosek partii CDU i CSU, aby w krótkim czasie dostarczyć Ukrainie 200 transporterów opancerzonych Fuchs. Jednak ten wniosek nie znalazł większości w Bundestagu. I to jest bardzo interesująca wiadomość w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się obecnie nie tylko na samej Ukrainie, nie tylko w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także w kontekście wsparcia, które Ukraina otrzymuje od konkretnych państw. Bardzo interesującą argumentację przedstawiła minister obrony Republiki Federalnej Niemiec, Christine Lambrecht, która przed głosowaniem ostrzegała, uwaga, przed, cytuję, plądrowaniem Bundeswehry. Dalej niemiecka minister obrony powiedziała, cytuję, wspieramy Ukrainę wszystkim, co jest możliwe i odpowiedzialne, ale musimy zagwarantować zdolność obronną Niemiec. Koniec cytatu. Podczas całej tej dyskusji wśród niemieckiego establishmentu rzecznik do spraw polityki obronnej grupy parlamentarnej CDU-CSU Florian Hahn mówił, że to głosowanie to jest tak naprawdę zadanie niemieckim posłom prostego pytania. Cytuję, czy chcemy pomóc Ukrainie w jej walce o wolność, czy nie? Koniec cytatu. Dodał do tego, że dostarczenie 200 transporterów opancerzonych znacząco zmieniłoby sytuację na froncie w Donbasie. To bardzo ciekawe. No i jeżeli tak sytuacja została przedstawiona, jeżeli rzecznik do spraw polityki obronnej grupy parlamentarnej CDU-CSU mówi wprost, że to głosowanie jest odpowiedzią na proste pytanie, czy Niemcy chcą pomóc Ukrainie w jej walce o wolność, czy nie, no to otrzymaliśmy tę odpowiedź. W ubiegłym tygodniu Niemcy jasno, czy niemiecki Bundestag jasno odpowiedział, że nie, że po prostu nie. I dlaczego nie? Dlatego, że kieruje się swego rodzaju egoizmem narodowym. Kieruje się po prostu egoizmem w stosunkach międzynarodowych, ponieważ chce chronić własne zdolności militarne, własne zdolności operacyjne. I to jest sytuacja, gdzie triumfuje realizm w polityce zagranicznej. No ale to nie wszystko. Warto wspomnieć o tym, o czym pisze włoski dziennik Corriere della Sera, że od ponad miesiąca Niemcy blokują pakiet unijnej pomocy dla Ukrainy w wysokości, uwaga, 9 miliardów euro. Ponoć minister finansów Niemiec ma wątpliwości w tej sprawie. Christian Lindner, bo o nim tutaj mowa, dotychczas miał zatwierdzić tylko pierwszą transzę pomocy w wysokości 1 miliarda euro. Jak ustalił włoski dziennik, ten pakiet pomocowy dla Ukrainy, który powinien formalnie stanowić główną formę unijnego wsparcia dla Ukrainy, no, doczekał się swego rodzaju takiego pata politycznego wokół niego. No i tutaj oczywiście są różne spekulacje, że mogła być to jedna z przyczyn nagłej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, aby odwołać ambasadora Melnyka z Berlina, choć też inne źródła mówią o tym, że to naciski ambasady Izraela mogły spowodować. Faktem jest, że Niemcy bardzo mocno odczuwają sankcje wymuszone przez Stany Zjednoczone na Rosji i tę solidarność europejską w zakresie tych sankcji niemiecka gospodarka bardzo mocno dzisiaj odczuwa. Ten sprzeciw Berlina wobec pakietu pomocowego no, niewątpliwie ma także związek z tymi wszystkimi kwestiami związanymi z dostarczaniem, z importem surowców energetycznych rosyjskich do Niemiec. Biorąc pod uwagę fakt, że perspektywa odbudowy Ukrainy no, nie jest w stanie zrekompensować straty w jakimś zamrożeniu relacji gospodarczych z Rosją, no, staje się to oczywiście zrozumiałe. I ta postawa Berlina oczywiście przejawia się na bardzo wielu płaszczyznach. Wystarczy wspomnieć o agencji Reutera, która ujawniła, że wspierani przez Berlin unijni urzędnicy próbowali w różny sposób zmusić Litwę, wymóc na politykach litewskich wycofanie się z blokady dostaw części towarów z Rosji do Kaliningradu. Tam chodziło o stal, cement i alkohol, które znalazły się na liście towarów objętych sankcjami Unii Europejskiej. Wspominałem o tym w jednym z odcinków podcastu geopolitycznego. I to wszystko oczywiście w sytuacji, kiedy Sojusz Północnoatlantycki ogłosił nową, taką bardziej zdecydowaną strategię wobec Rosji. A tutaj widzimy, że dyplomacja niemiecka, ale także spora część urzędników Unii Europejskiej zmierza w przeciwnym kierunku, bo trudno to oczywiście inaczej nazwać. W powyższym kontekście warto zadać sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje i jakie to może mieć skutki szersze, nieograniczone tylko i wyłącznie do relacji niemiecko-ukraińskich. Wielu zresztą polityków, intelektualistów, dziennikarzy w Polsce oburza się na to zachowanie Niemiec, iż oburzało się jeszcze przed tą otwartą agresją rosyjską, która rozpoczęła się 24 lutego. Jak to jest możliwe, że Niemcy nie chciały wspierać Ukrainy? Ja myślę, że po pierwsze brak zaangażowania po stronie Ukrainy wynika z takiego, powiedziałbym, lekceważenia Europy Wschodniej przez Niemców. Kraje takie jak Ukraina, ale także w pewnym sensie Polska znajdowały się przez długi czas poza takim polem widzenia elit niemieckich jako obszar mający istotne znaczenie. To był obszar traktowany jako rynek zbytu, jako można powiedzieć taka wielka montownia na potrzeby gospodarki niemieckiej. Politycy niemieccy niewątpliwie byli bardzo mocno sfokusowani na relacje z Rosją. Tutaj nie chodzi o kwestie historyczne, ale o kwestie konkretnych po prostu interesów i kwestie potrzebnych surowców dla gospodarki niemieckiej. Ale to także należy pamiętać, że wśród całkiem sporej części establishmentu niemieckiego istnieje takie przekonanie, że nie będzie silnej Unii Europejskiej, nie będzie europejskiego państwa federalnego, dopóki w Europie decydować będą Amerykanie. I zresztą, jeśli spojrzymy na obecną umowę koalicyjną między tymi trzema partiami, SPD, FDP i Zielonymi, to widzimy, że tam tym celem takim fundamentalnym, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jest budowa Europy federalnej. I rzeczywiście ta niechęć wobec Amerykanów, czy niechęć wobec narzucania wizji strategicznej Europie przez Waszyngton jest oczywiście obecna w niemieckiej myśli politycznej, w niemieckiej także praktyce politycznej. Druga kwestia to oczywiście ta kwestia podłoża materialnego. To myślę, że z każdym dniem, z każdym tygodniem, z każdym miesiącem wojny rosyjskie elity gospodarcze i rosyjskie elity polityczne jasno sobie uświadamiają zagrożenia płynące z rosnących cen gazu, benzyny i zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego dla ich państwa. I to jest oczywiście kwestia tego, że nie położą na szali interesów gospodarczych Niemiec kwestii zbrojenia Ukrainy. Moim zdaniem to jest bardzo mało prawdopodobne. I ostatnia sprawa w tym komentarzu. Myślę, że bardzo ważne były te słowa minister obrony Republiki Federalnej Niemiec. Warto zadać sobie pytanie, jak to jest, że Niemcy nie chcą oddać 200 transporterów opancerzonych, kierując się bezpieczeństwem militarnym swojego kraju i uważając, że byłoby to plądrowanie Bundeswehry, a Polska przekazuje ponad 200 czołgów Ukrainie, uważając, że nie jest to osłabienie potencjału obronnego Rzeczypospolitej. I z tym pytaniem zostawiam Państwa na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę.